Chłopiec Karolany, reżyseria Michał Machowski. Spektakl opowiada o dość trudnych tematach, przede wszystkim pokazuje je poniekąd w krzywym zwierciadle, ale poniekąd też pokazuje granice między normalnością a nienormalnością, o płynnych granicach rzeczywistości, o tym, jak różne traumatyczne historie mogą nas oddziaływać. Co istotne, Teatr Inomis ma dzisiaj drugie urodziny, także bardzo proszę o brawa. Niektórzy zaczynają od kołnierzyka. Myślę, że to głupie. Podczas reszty znów się wymiedzie. Kołnierzyk tak naprawdę jest najważniejszy, bo spod munduru widać. Trzeba uważać, żeby nie zrobić zagniotek. Z mundurem trzeba jeszcze bardziej uważać. Każdy błąd jest od razu widoczny. Mąż mówił, że mundur to rzecz święta. Kiedy dostrzegał plamę, wpadał w furię. Nie wierzył w pranie chemiczną. Boga też nie. Patrzył na mnie i się uśmiechał. Wiem, że są tacy, którzy robią to samemu. Prawdziwy mężczyzna jednak ma od prasowania kobietę. To działa jak modlitwa. Wycisza. Dawniej wstawałam bardzo wcześnie rano i prasowałam tak, aby nikogo nie obudzić. I czekałam na jedno zdanie, którym potem żyłam cały dzień. Jak pięknie wyprasowałaś, albo jak w czoło i widziałam, że wszystko jest dobrze, tak jak trzeba. Czasem wydaje mi się, że prasowanie jest czymś więcej niż tylko prasowanie ubrań. Może ratunkiem? Na fałdy tego świata. Trzeba mieć tylko odpowiednio wielkie żelazko z duszą i pociągać raz za razem. Od karczka, potem rękawy, mankiety, prawy przód, tył, lewy przód, kołnierz. Na przysięgę autokar wydaje mi się bardzo ładny, piętrowy. Mercedes. Ciekawe można było. A szyby miał takie, że jak ktoś na nas patrzył, to nie widział. A my wszystko. Wjechało bardzo dużo ludzi. Wtedy chodził z regatką. Chciałam, żeby jakoś mi się ułożyło. Ale niech się sami młodzi dogadują. Jednak Jacek taki był, że się pytał. Inny to nie, ale on przychodził i się pytał. Co mam zrobić, mamusiu? Co mam zrobić? Tak do mnie mówił. Ja upiekłam schab i zrobiłam kanapki, a mąż wziął kilka butelek żubrówki na drogę. Ani chleba, ani soja, bo to nie w dupę! Dzisiaj mi chcia... Pierwszy raz? Nie. Pierwszy raz nie stanę na źródnicy. A który? Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty też. Nie rozumiem. Im dalej w las. No wiesz. Pierwszy raz nie wiesz jeszcze o co chodzi. Za drugim razem myślisz sobie, że masz już raz za sobą i że będzie. Ale nic z tego nie jest to na sobą. Może ty sam.
nie chodzi o dumę. To była czysta radość, że mu się udało. Niósł sztandar i wszyscy na niego patrzyli. Dziadek w powstaniu wielkopolskim. Stryjek w Warszawie. Mąż też różne miał przejścia. Teraz mój Jacek. Ważne, żeby pamiętać. 15 sierpnia, 1 września, 11 listopada. Rocznice bitew, zwycięstwa, klęsk. Spróbujmy jeszcze raz. Co? Zapukać. Nie śpieszy nam się. Wojna wymaga cierpliwości. No nie tylko. Oczywiście wymaga też granatów, czołgów, samolotów, wody, kondomów, żarcia, bohaterstwa, poświęcenia, ale najwięcej cierpliwości. Siedzisz w okopie i czekasz. Stoisz na barcie i czekasz. Jesteś snajperem, czekasz, aż ktoś ci wejdzie pod górę. Wejdziesz na minę, albo cię wysadzi, albo cię pozbierają. Na wojnie jest jedna sprawiedliwość, wiecie. Każdy musi odczekać swoje. No a generał? A generał dlatego został generałem, bo był cierpliwy. Generał, bracie, jest najcierpliwszy z ludzi. Jak to? Normalnie, bracie, generał jest najcierpliwszy. Przypomina mi się pewna sytuacja. Pewna młoda dziewczyna już wiedziała, już w telewizji leciała na czerwonym pasku. Telefony dzwoniły do niej. Skręciła prześcieradło i normalnie przez balkon. Dopadłem ją dopiero przy samochodzie. Gdzie chciała pojechać? Czy przed tym dałoby się w ogóle uciec? Ludzie by wszystkie pieniądze wydają w samochody. A propos, czym jeździsz? Tak, i to Fordem. Żadnych samochodów, nie! Fordów, Fiatów i Francuzów. No już tak mówisz, no to powiedz, który rok? Pochwa się. No, 2001, Fiesta w Lidlu. Więc takie nasz rok wystawiają. Na tym się wieść tego nie chce. Na wiosnę może będę zmieniał. Tak, jasne. Jesteś taki zdygany jesteś. No, robisz sportki? Nic z tego. Jasne. Tak między nami, wiesz co? Lubię kobiety dużymi wicami. No. Takie, żeby takie, no wiesz, muszą być fest. No, wszystkie tak lubią. No niby każdy takie lubi, no ale nasz major, ukochany major, nie lubi w ogóle. Jak to? W ogóle! No pedrilem jest! Za fajdaną ciotą. No co ty? Żartujesz. No. Myślałeś kiedyś? Nigdy! Wojna, bitwa, potyczka, starcie. Habry z poligonu, niebieskie berety, czerwone maki. Kampania, batalia, rzeź, natarcie. Habry z poligonu, buty, nieśmiertelnik, mój Jacek. Świat cały śpi spokojnie, świat cały o niczym nie wie. Ślubowanie, przysięga, KBK, AK. Dlaczego ona to robi? Co robi? No to wszystko. To jest akcja obronna, rozumiesz? No ale... Ile lat jeszcze? Spokojnie, chwileczkę. Weź sobie powtórz tą formułkę lepiej, żeby ją zapomnieć. Sobie tam masz. Nie. Pija mówię! No, łykaj, łykaj, żeby ci język zesztywiał. Sztywny język jest dobry, ale nie w tej sytuacji. Teraz musisz mieć giętki język, rozumiesz? No i może, że głowy pasko. I bardzo dobrze. Poczekaj, jak zacznie działać. Przywitaj się. Całuję rączki. Ułan jesteś? Wierzy tak. Dzień dobry. Co tam słychać? Jak leci? I polejcie jak to wszystko. Rozumiesz? Najważniejsze to zachować spokój.
fajki? No to szoruj na dół po fajki! Twoje pierdolenie mi się nie podoba. Słuchaj, jestem starszy stopniem, trochę szacunku do mnie. Srana, to jak mamy iść, to idziemy. Ha, ha, wiedziałem, dopadła cię degawa. Chcesz się tego wyzbyć, chcesz się tego szybko pozbyć. Ale nie, braciszku kochany. Ta kobieta, ta nasza misja nas każe rozkaz. Ona ci będzie siedzieć i dyszeć jak jakiś upiór, jak jakiś dusiołek, strzyga. Ona jest nimfomanką, która mówi jeszcze, jeszcze! Nie wyzbędziesz się tego. Spróbujmy. Co spróbujmy? Zapukać. Po co? No. Nie śpieszy nam się przecież. Już ci powtarzam, wojna wymaga cierpliwości. Poczekajmy. No, mogę siedzieć, tylko ile? Źle zadane pytanie, nie do jasnej cholery. Ile, tylko po co? Po co? Żeby wykonać rozkaz. No ale jeżeli wygramy ten rozkaz teraz, to będziemy mogli szybciej iść po następny. Ale to nie wygrywa ten, który pierwszy. A który? Który z czarną dziurą, rozumiesz? Tak jest. Tu chodzi o ideę. O to, czy te nasze działania, rozkazy mają wpływ na to, że świat będzie lepszy. Czy poświęcenie Jarka... Jacka. Jak zwał, tak zwał. Jak już powiedziałem, chodzi o ideę. Musimy wiedzieć, za co się poświęcamy. Za to się poświęcił nasz Jarek. Czy to wszystko ma jakiś sens? Nie wiem, może kto ma powiedzieć. A kto ma to wiedzieć, jak nie ty? Po co ci te wszystkie? Ten bajzer na szybki mundur, pagony, po co ci to? No taki co? A co miałem? Idę zamiatać? Lepiej się okoła pospierać niż o miotłę. No i na koniec miesiąca parę złotych się więcej wpadnie. Stary, ja mam żonę i dziecko w drodze. Każdy coś ma. Może to wszystko nie ma sensu? Może to wszystko jest po to, żeby jakiś teksaski rolnik mógł sobie kupić tani ropę. Będą nas kręcili. Te Żydy, masony. Albo co gorsza, jakaś mafia. Może handlarze broni. Kręcili nas i śmieją z nas. A my jesteśmy jak gladiatorzy. Oni siedzą na trybunach i pokazują kciuk w górę, kciuk w dół. Nie szkoda ci tego wszystkiego? A sobie? Nie mowa teraz o mnie. Wracając do samochodu. Ja mam Mazdę i tobie też dobrze radzę kup Mazdę. Japończyki nigdy się nie psują. No ale mówisz o ludziach, czy o samochodach? I ten, i ten. Jak coś mu nie pójdzie, jak coś zepsuje, jak nie tak przykręci śrubkę, zaraz bierze te swoje malutkie rączki sztyleci i sobie robi sepuku. Rozumiesz? Tam jest wyższa sztuka. Wyższa wartość człowieka. Kamikaze, rozumiesz? A samo Sierra? Nie pieprz tyle, kup Mazdę, jak się mówię. Dobra, pukaj, nie będziemy tu siedzieć do strony śmierci. Mam rodzinę, mam dzieci, żonę. Proszę pani, niech nam pani otworzy. Proszę, zajmiemy tylko chwilkę. Popatrz, jak rzeczy. Jaki wysoki chłopczyk. No a co, mam się wydzierać na nią? No, powiedz jej, że przychodzimy w imieniu tego, który złożył największą ofiarę dla chwały naszego narodu. Dobra, żartowały! Chodzimy z drzwiami. Ojczyzna bez bohatera, jak dom bez drzwi. Chodzimy. Możemy? Możemy, jesteśmy żołnierzami prosto z wojny! No to właśnie jest tu tak. Dzień dobry, pani mamko. Siadajcie, chłopcy. Zaraz po nawrotu. Nie możemy. Jacek bardzo lubił losu. Mężem się przyciskał ucho. Mąż się poddawał, brał skrzydełka. No, skrzydełka. Decyzja należy do siebie. No to może to było. Bardzo chętnie. Na jakąś zasadę? Wiele ostatnio. No, tylko
Sona poszła zabijać tą kurę. Chodź do tego. Prawdziwy polski rozum. Dziękuję bardzo. Ty co, swapiewa? Oczywiście. Powiem wam w tajemnicy, że dobry rozum, aby był esencjonalny, musi swoje odstać. 3-4 godziny to minimum. Ja dodaję trochę kaczki do smaku. Marchewki nie za dużo, żeby nie było za słodkie. A zamiast maki dodaję rupczyku. To co? Któremu nie, 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 no, to jest bardzo esencjonalne i bardzo dobre, dziękuję. A jaki Boże, nie ma się jak kłopot. Ale jaki to kłopot, chłopcy. Żołnierza nakarmić to obowiązek. To może ja przyniosę drugie. Zrobiłam ziemniaczki. Buraczki i kiszone, bo nie wszyscy buraczki lubią. My bardzo przepadamy. Znów za siebie. Zamknijmy się. Co tak siedzimy sobie tylko wiedzieć? Pewnego razu pewna kobieta dosłownie przyjęła Henrietta. Siedzę, mówię jej. Ona się śmieje mi się w twarz, rozumiesz? Nic. Myślę sobie, no dobra, śmieje się, to ją zamurowało, co nie? Śmieje się, wychodzę i dopiero przy wyjściu powiedziała, że? Że pomyliłem. Ty, ja mogę nawet teraz odnąć. Tak też, pokazała pan. To dziwne. Musiała nie mówić, gdy jesteś taki z góry. Dziwne, że rozumiem. Innym zaś razem facet mawiał mi, że on to nie on. Wszystko się zgadza. Czarno, mówiłem, na papierach wszystko. Dziwne jakieś. Co ty głupie tak? No umiej się od rosołu. Lepiej od rosołu niż od baszt. Rosół to jest rosół. To filmów się za dużo oglądałeś? Młody, spokojnie. Jedzcie, chłopcy, jedzcie. Dziękuję bardzo. Świetnie pani gotuje. Doprawdy. Smakuje wam? Oczywiście. Ładało. Chłopcy, czy ja mogę mieć do was prośbę? To zależy jak. Osobistą. Możemy spróbować. Chętnie odmówimy. Albo i nie. To zależy. Od czego to zależy? Od wielu współczynników. Na przykład... Nie mam pojęcia, no ale niech pani zaczniesz mówić. No. Warto spróbować. Żebyście po obiedzie nie mówili mi tego, po co przyszliście. Taki piękny dzień, chłopcy. Wiem, wiem, czy warto? Jak żołnierz musi spełniać obowiązki. Naszym obowiązkiem jest powiedzieć to pani. Wstawaj. Nie, nie, chłopcy, prosiłam! Biedni oni wszyscy! Niewyspani. Mi ich wszystkich szkoda. Chłopcy, proszę was, zostawcie mnie w spokoju! Zostawcie mnie w spokoju! Dawaj, dawaj! Łączymy się w bólu! Zostawcie mnie w spokoju! Jest nie tylko co robią żołnierze. A? Był także kolegą. Przestań! Najważniejszych wartości. Mamo. Życia innych. A także bezpieczeństwa i pokoju. Zamknij się, rozumiesz? Dawaj i kontynuuj. Pani styl. Oddał za... Zamknij się! Skończcie już mówić. Obowiązkiem żołnierza. Idź się sobie! Obowiązkiem żołnierza. Słyszy mnie pani? Pani syn zrobił to. Oddał dla kraju najważniejszą przysługę. Zamknij się! Co ty z kobietą narobiła? Stary, żyjesz? Żyjesz? I się stąd wynieś, nie trąbny, rozumiesz? Stary, słyszysz mnie? Zwoń po karetkę! Nie działa. Jak to nie działa? No to weź telefon, no dzwoń! Zwoń! Telefon odłączony. No dzwoń, nie wiem, zrób coś kobietą! On tu umiera! Każdy telefon kosztował mnie tyle zdrowia. Właściwie nigdy do mnie nie dzwonił. I za każdym razem, kiedy podchodziłam do słuchawki, myślałam, że to już teraz. Zrobiłam to, żeby nie zwariować.
bez wahania. Nie mogłam wytrzymać. Zamknij się! Pielęgniarka. Tak, pielęgniarka. Wszystko stanie na miejscu, jak gra. Dokładnie. Ale to wiem, że lubisz boli. Ma boleć, ma boleć. Ogromina tych pieprzonych kręgosłup. Oby go minęła. Nie mogłam wytrzymać. Zamknij się! Pocałować, na łeb upadłeś? Pocałuj to. Mamo! Pilnowanie porządku. Dobrze, pewnie za stocznię.
pani szuka pieniędzy. Proszę panią, bardzo grzecznie, uprzejmie, niech pani szuka pieniędzy. I Jacek by na to nie pozwolił. Pani podpada, że Jacka tu nie ma. Jacek, coś wierzy. Amo! Co wierzy? Dobrze, powiem pani, co wierzy. Jacek coś chciał udowodnić. Dobrze, jak pani się uspokoi, to powiem pani. Dobrze? Chłopacy byli na służbie. Byli w patrolu. Wypalili za dużo zioła. Wygłupiali się, byli głodni. Mamo! Bił sobie nóż w tętnicę i tyle. Jest szufel. Pan kłamie! Chciałbym kłamać, a taka jest prawda. Pan nic nie wie o moim synu. Nie wmówi mi pan, że wszyscy ćpają i gwałcą. Jacek był inny. Powtarzam to panu. Wie pan, jak wygląda zwyczajny dzień żołnierza na froncie? Chce pani wiedzieć, jak wygląda rana szarpana po granacie własnej roboty? Nie wie pani, właśnie. Każdy ma jakąś odskocznię. Alkohol jest tam zakazany, ale hasz, święte zioła, to jest to. Pani syn był gilejem, najlepszym, jakiego znam. To była porcelanowa. Oni tam wszyscy mają nas w dupie. Nikt nas nie szanuje. Raz na jakiś czas przyjadą, obstawią jakąś szopkę i myślą, że jest dobrze. Dbają o nas, bo przyjedzie jakaś piosenkareczka, da nam zdjęcie i myślą, że jest fajnie, ale tak nie jest. Jesteśmy ludźmi, potrzebujemy jakiejś odskoczy tym wszystkim. Pan kłamie! Nie kłamie pani! Pan kłamie, niech pan przestanie! Wie pan, kim pan jest, panie żołnierzyku? No słucham, słucham i mi pani powie, kim ja jestem. Najemnik. Ale tak naprawdę pan jest po prostu zwykłą kurwą! Wypraszam sobie! Jestem żołnierzem Wojska Polskiego! A więc kobieto, rób to, co ci mówię. Szukaj ci pieniędzy. Ja nie mam żadnych pieniędzy. Nie mam pieniędzy. Każe pani zdjęcie pewnej ukochanej osoby. Moja żona. Moja kochana żona. Mądra do tego żona. Ale nie zdradziła. No niestety, na wojnie już tak bywa. Przypominam to pewną sytuację. Moi koledzy. Na całej wojnie mieli tyle szczęścia, że mogą pozazdrościć im wręcz. Pojechali na misję. Mama się odwróciła. I ostrzelali wioskę. I co? 40 niewinnych poszło do nieba. Do końca życia będą płacić. Idioci w moro. A byli szczęśliwi. Tak samo jak nasza żona. Będzie mi za to płacić, że nie zdradzi. Ona i ten pat. A więc proszę pani, dla mojego i pani spokoju. Niech pani szuka tych pieniędzy. Dla mojego i pana spokoju niech pan wyjdzie. Niech pani da pieniądze. Nie. Dobrze. Niech pan wyjdzie. Żółwo? Będę się za pana modlić. Dziękuję. Ty pani ma nic. Jak ci pani syna. Proszę odebrać trumnę z lotniska. Pani nie zapomni. Będę się za pana modlić. Dzień dobry państwo! Jestem Cel, pies śmierci. Sam posłannik śmierci. Jest przy wam z końca dnia piekieł. Żeby powiedzieć pana, panią, poinformować was o tym, iż przynoszę złe wieści o śmierci. Jak byłem jeszcze młody, major dostrzegł we mnie sympatię do śmierci. Zobaczył, jak bawiłem się osełką na lekcji i spytał, co chcę robić. Odpowiedziałem. I przydzielili mnie pułk, zakwaterowanie, naszywki. Od tamtej pory jestem posłannikiem śmierci. Śmierć sypia ze mną w łóżku. Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! A lato było piękne. A lato było piękne.
chciałam, żeby wreszcie coś się stało, żeby ktoś przyszedł, żeby coś powiedział. Ile można słuchać tykania zegara? Tyk, tyk, tyk. Żeby ból, który nosiłam, jak małe zasuszone ziarenko, zakiełkował i zakwitł. Zazielenił mnie i zadusił, jak bez po jesiennej burzy. Jestem sentymentalną wariatką. Chcę patrzeć, jak gniję, jak zżerają mnie mury. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami wszystkim, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przez te wszystkie lata się modliłam, chociaż nie było mi wolno. Żona oficera nie powinna. Opium dla ludu. Ale przecież oficer i jego żona nie są z ludu. Są wybrani i powinni wiedzieć, że to tylko średniowieczny zymysł. Ale ja się modliłam. Na jego przysiędze odmawiałam różaniec. Wtedy już pozwalałam. Wyśniłam o tą śmierć. Wiele razy. Na różne sposoby. Którejś nocy obudziłam się z rękami przybitymi do krzyża. Ból roznosił mi nadgarstki i stopy. Ja, ukrzyżowana jak mój Pan? Dlaczego mnie ukrzyżowano? Dotarł do mnie głos. Bluźnisz. Z prawej strony szepnął mi do ucha. Ty się nawet Boga nie boisz, choć tą samą karę ponosisz. Zaraz kolejny na głos dodał. Raju nie ma. Tak jak tego Twojego Pana. Możesz sobie wołać, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Nikt Cię nie usłyszy. Nawet Twój synalek Cię opuścił. Nigdy już go nie zobaczysz. Rozpięta na krzyżu czekałam na śmierć. Ale śmierć nie nadchodziła. Czekałam dzień i noc. Smutno. Było mi coraz lepiej. Było ciepło, długo, nic mnie nie bolało. Jak ja zauważyłam, że uśmiechnęła się do mnie mała dziewczynka. Powiedziała, żebym poszła za nią. Powiedziałam, że nie mogę. Że jestem przypięta do krzyża. Odpowiedziała, że to nic. Pobiegłam za nią. Ścieżka zaczynała się zaraz za podwórkiem. Czemu do tej pory mnie nie zauważyło? Dookoła leżały rozżarzone węgle. I czuć było w powietrzu swąd palonego mięsa i czegoś jeszcze, czego nie znałam. Ścieżka biła się między systemami. Prowadziła stromą w dół, później w górę. W powietrzu słychać było pojedyncze strzały, spazmatyczne wycia, jęki. Chciałam się zatrzymać, ale coś mnie gnało. Jeszcze parę kroków, jeszcze chwilę. Zaczęło się rozjaśniać. Wśród drzew słychać było śpiew ptaków. W oddali zobaczyłam męża. Wniósł na rejna Jacka. Najsłodsza istota, wołająca. Była mina.
Była tu przeznaczona. Dobrze was pan karmią? Przedłbym na nią prędzej czy później. Chcesz rosołu? Może później. Został spowiany. Twoi koledzy... Nie słucham! Nie rozumiem. Wierzysz mi? Oni... Wierzę. Byś mnie nigdy nie okłamał. Nawet we śnie. Dasz mi kot. Tak, jak chcesz poduszkę? Tylko kot. Pamiętasz? Dałaś mi go na urodziny. Piąte urodziny. Wystręczny. Dałaś mi go na piąte urodziny. Jeździec na koń. Nie uchodź mi do gadania. Później ojciec dokupił mi całą kompetencję. Usabia, łani, rycerz starczą. Kawalerzysta, piechur, dragon, rycerz księstwa warszawskiego. Z każdego wyjazdu, z każdego wyjazdu. W telewizji cztery pancerni. Pies, klos. Ale ojciec miał dobry humor. Ojciec miał dobry humor. Godzinami w randu lasie. Wszystko wychodziło. Ale po co mi to był wspaniały? Ale po co mi to mówić? Bo nie pokazaliście mi nic innego, tylko wojna i zamiary! Pamiętasz, jak się cieszyłeś? Miałeś najlepszy wynik na egzaminie w Sokołowsku. Macie wszystko załatwił. Wiesz co napisałem na teście? Że największym zwycięstwem w historii polskiej wojskowości był najazd przez Polskę na Czechosłowację! W ogóle tego nie czytali, coś powiedzieli! Kłamiesz, zawsze miałeś dobre uczucie. Trzy razy chcieli mnie wyrzucić, czyli ojciec, Natariusz. Chciałem pójść do szkoły muzycznej. Chciałem grać na skrzypcach. Nigdy nie mówiłaś. Po co? Nigdy nie mówiłeś. Dla was to było. Ty byłeś dla nas najważniejszy. Chciałem grać na skrzypcach. Nigdy nie mówiłeś. Nigdy się mu nie sprzeciwiłaś. Dałaś się go. Chciałam, żeby był spokój, żeby nie był wściekły. Mamo! Tu jest zimno. Mamo. Oni teraz siedzą w tym bunkrze. Kto? Palą w piecu. Piją. Dziadek suszy o nuce na piecyku, a ojciec ma trypa i śpi na mapie. Ja tego nie chcę. Rozumiem? Ta wojna nigdy się nie skończy. To piekło nigdy się nie skończy. Spokojnie, to tylko sen. To tylko sen. Przyszli po mnie. Kto przyszedł? Wszyscy. Cała husaria! Ułani! Rycerz starczą! Kawalerzysta! Piekł dragon! Powiedzieli, że mam tym dowodzić! Wszystko wolało się na to. Starość z mamą i powiedzieli, że do wesela się zakonu. Jeszcze się ludzi widzą śmierci! Nie chcą się jeść! Wszystko jest takie same! Dali szablę! I powiedzieli, że mam tylko prowadzić do zwycięstwa, ale nie to tak zwycięstwo, że będę za matką. Dobrze, że... Thank you.
Coś brudało, ktoś krzyczał. Komuś bał się. Jacyś ruscy szukali ze garków po to. Ci się znali ze sobą klatów, które mam. Szły dzieci! Szły dzieci, którym odrąbano głowy! I wszyscy mieli identyczne rany kłute po magnetach. Powiedzieli, że teraz zapuszczą włosy, a drzewce od sztandaru pójdą w ruki. Nie poświetlano. Na wysokiej gałęzi dębu siedziała dziewczynka. Była 11 sonatem Mozarta na skrzypcy. Ktoś ją zapytał, czemu to robi? Pomachała nóżkami i grała dalej. Mamo, jak ja miałem ich pokonać w niezwycięstwie? Mamo! Ja zdezerterowałem! Do góry! Zdezerterowałem! Nie mów tak, syneczku! Thank you.